No dzień dobry wszystkim, jesteśmy w Wilnie. Tu jest Biblioteka Wróblewskich, tu, jeszcze raz pokaż. O tu, to jest Biblioteka Wróblewskich, a to jest przewodniczka tutaj, certyfikowana, Monika, Wilniuczka, Wilniaczka, nie, Wilnianka. Tam, o, tam jest fotomontaż, tam te wysokie domy. To jest most między inną I, a to jest ten most, co mają go zlikwidować, tak? Nie, to nie ten most. A który? To już zlikwidowali. A tam. O. To jest arsenał i tam wieża gdymina. I tutaj jest arsenał i tam też pójdziemy, tak? Tak, wszędzie. Wszędzie pójdziemy. Pójdziemy wszędzie. A, tutaj jest ten palet sportu. I palet sportu. No, wygląda jak hala Oliwia. W Gdańsku to pewnie ten sam projekt. Tak, dokładnie. Dokładnie ten sam projekt. Ale numer. No, więc jeszcze... Ale mają zasięg. Komuna? Komuna. Ale mają za... To piękne było. O, zaraz będzie kościół Piotra i Pawła. Piotra bardzo i Pawła. Okej. Okay. Ze środka jest po prostu wspaniale i od razu przy wejściu wstąpisz na... Chodzisz, i uczymy się... Chodzisz po... Uczymy się litewsko-wilniecko-rosyjsko-polskiego. Ja już umiem. Labanca, labanca. Dzień drugi w Wilnie. Jedziemy do Trok. Jedziemy na duży zamek. I może być fajnie. I tu mamy bardzo fajnych przewodników. Monika. Bardzo fajnych, bardzo fajnych. Bardzo rozmownych. Mamy bardzo dobrych kierowców i zwiedzamy Wilno. Będziemy jeszcze jeść. Co będziemy jeść? Kibiny. Kibiny, słynne kibiny. A potem dzisiaj jest niedziela i jest święto muzyki ulicznej. Sobota. A, sobota. Jutro niedziela. Sobota. Spałem tak długo, że myślę, że już jest niedziela. Nareszcie tak długo. W końcu się wyspałem. Aż do Wilna musiałem przyjechać. I będziemy donosić, co dalej. A ja się w końcu najadłam. O. Będziemy donosić, co dalej. No. Później. I jesteśmy już w Trokach. Całkiem fajne, przyjemne jeziorko. Centralną wyspą, na której jest piękny zameczek. Bardzo proszę, oryginalne, operowe binokle, proszę bardzo, lorneteczka. Do tego fajeczki? Do tego fajeczki, różne. Popielniczki? Popielniczki. O, tutaj malutkie fajeczki. Tak jest. Bardzo proszę. Dobrze. Komplecik wypoczynkowy. Tutaj wiedzą, że mamy przyjść. Bardzo proszę. A to będzie... Tutaj walka ładna. Proszę bardzo. Świeczniczki. Tam piękne. A tutaj jakby ktoś chciał, to nocniczek. Widzimy, że już w tamtych czasach rozwinęła się bardzo kultura. Palenia. Palili. Tu palili. Tu też palili. Tu też palili. O. A to jest nawet żydowska palka. Z takim nosem.
No tak. Też. Bo można to złożyć sobie tu. Nasi tu byli. No. Tak jest. No i proszę, mamy tutaj swoich rodaków z Elbląga. Na murach. Tak. Ala ma kota. Ola ma ale. I Elbląg. Teraz, skoro jesteśmy już w Trakach, to za chwilę kupimy sobie część tych skarbów zgromadzonych za 2 euro. Jeżeli my ich mamy, też nie mamy. Piękną rekonstrukcję. O. Tak. Tak, tak. Teraz będziemy w Trokach na pewno.